Miejsko-gminne obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Święta Matki Bożej Królowej Polski rozpoczęła zbiórka i przemarsz pocztów sztandarowych do kolegiaty pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Brzozowie. Tam została odprawiona uroczysta msza święta w intencji ojczyzny, sprawowana pod przewodnictwem proboszcza księdza prałata Franciszka Gocha. Proszę Was, abyście to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką Chrystus zaszczepił na chrzcie świętym. I abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili. I abyście nigdy nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy. Dlatego dzisiaj wracamy drogami naszej wiary do tego niewygasłego źródła trwania naszego narodu na Jasną Górę. Klękamy w ten wielki dzień święta Królowej Korony Polskiej przed jej macierzyńskim obliczem i wołamy: Maryjo, obudź nas z uśpienia, tchnij w nas odwagę, przeniknij nasze serca wrażliwością na sprawy naszego narodu i daj mądrość, której zło nigdy nie przemoże. Dlatego dzisiaj gromadzimy się przy ołtarzach w naszych świątyniach i zanosimy modlitwę do Boga Wszechmogącego. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Pannie pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby przez jej wstawiennictwo religia cieszyła się wolnością, a ojczyzna żyła w pokoju. I niech się tak stanie. Po mszy uczestnicy uroczystości przy dźwiękach orkiestry dętej Brzozowskiego Domu Kultury przemaszerowali pod pomnik wdzięczności narodu, tym, którzy życie Polsce oddali. Tam po odegraniu hymnu państwowego i okolicznościowej recytacji do zgromadzonych przemówił burmistrz Brzozowa Józef Rzepka. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Brzozów. Święto Konstytucji 3 maja to jeden z tych dni, które jednoczą Polaków zarówno w wymiarze całego narodu i państwa, jak również w wymiarze lokalnym brzozowskim. Bez wspólnoty pamięci, tradycji, ale jasno wytyczonych celów nie zdoła się przetrwać i rozwinąć żadna społeczność. Ta oczywista prawda przyświecała naszym przodkom, gdy przed laty wiwatowali na ulicach Warszawy po uchwaleniu ustawy rządowej. Rozumieli bowiem doskonale, że tylko zjednoczone wspólne działania pro publico bono mogą uratować dobro najwyższe, Polskę. Niechże ten dzień będzie hasłem powszechnej narodu radości. Niech Polacy w najpóźniejszych wiekach obchodzą go jako pamiątkę szczęśliwej ustawy Sejmu. Napisał w rok po uchwaleniu trzeciomajowej konstytucji Julian Ulsen-Niemcewicz, jeden z najwybitniejszych mówców Sejmu Wielkiego, pisarz i przyjaciel Tadeusza Kościuszki. I tak właśnie się stało. Patriotyczne i demokratyczne wysiłki i dążenia zrodzone u syłku I Rzeczypospolitej nie poszły na marne. Krótki czas pod rządami Konstytucji 3 maja, pierwszej tak nowoczesnej ustawy w Europie, wpłynął na niezłomną postawę Polaków podczas długiej nocy zaborów i zaowocował odrodzeniem naszej ojczyzny w 1918 roku. Także dzisiaj działalność naszych przodków jest i powinna być dla nas wzorem narodowej zgody ponad codziennymi podziałami. Jak wiemy, sytuacja w kraju i na świecie nie jest najlepsza. Chyba każdego z nas dotykają skutki kryzysu i gospodarczej recesji.
Pomimo to staramy się wszyscy o zapewnienie godziwego i spokojnego życia w naszych domach, w naszej gminie i kraju. Pomimo trudności z każdym dniem staramy się korzystnie zmieniać nasze otoczenie. Jako samorząd gminy Brzozów oddajemy mieszkańcom ważne dla lokalnego życia instytucje, szkoły, przedszkola, ośrodki opieki. Po wakacjach oddamy pierwszy w naszym mieście żłobek. Systematycznie trwa odbudowa gminy dróg. A już za kilka tygodni dobiegną prace przy rewitalizacji brzozowskiego rynku. Jestem przekonany, że rynek odżyje i stanie się atrakcyjnym miejscem spędzania czasu zarówno dla mieszkańców Brzozowa i gminy, jak też dla wszystkich gości odwiedzających nasze miasto. Wiwat Maj, 3 maj. Dla Polaków Bóg raj. Z całego serca pragnę podziękować Państwu za organizację i udział w dzisiejszych obchodach. Dziękuję duchownym, samorządowcom, delegacjom, pocztom sztandarowym zgromadzonym i zgromadzonym tu mieszkańcom. Szanowni Państwo, z okazji Święta Konstytucji 3 maja proszę o przyjęcie serdecznych życzeń radości, tak potrzebnego wszystkim zdrowia, rodzinnego szczęścia, spełnienia marzeń i zamiarów oraz wszelkie pomyślności każdego dnia. Mówi się, że maj jest najpiękniejszym miesiącem. Niech więc ucieszy nas wszystkimi urokami w pełni rozkwitłej wiosny. Burmistrz złożył też życzenia brzozowskim strażakom, których święto przypada 4 kwietnia. Przyjmijcie Państwo, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz duchowie wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy moje gorące podziękowania za codzienną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i ich dobytku. Życzę Wam tylu powrotów, ilu wyjazdów. Niech święty Florian ma Was w opiece, Was i Wasze rodziny. Dziękuję. Następnie reprezentanci władz samorządowych, organizacji społecznych i kombatanckich, instytucji, partii politycznych, młodzieży oraz mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów u stóp pomnika Pamięci Narodu, a także pomnika Matki Bożej Częstochowskiej. Wieczorem na zakończenie uroczystości Dnia Konstytucji 3 maja w Brzozowskim Domu Kultury odbył się koncert muzyczny. Wystąpiły w nim orkiestry. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Boom pod dyrekcją Zygmunta Podulki oraz Orkiestra Dęta Fireband pod dyrekcją Tadeusza Podulki wraz z grupą taneczną Majoretek Brzozowskiego Domu Kultury.